Witajcie na kanale ZeptoBox, z tej strony Waldemar Wawer. Dzięki uprzejmości firmy Ortur otrzymałem kolejne gadżety do tej grawerki laserowej. Słuchajcie, no i tak jak tutaj widzicie, będę próbował porobić jakieś gadżety na targi 8-9 marca, to już niedługo, zapraszam wszystkich serdecznie do Kielc. Wstęp jest tam za darmo, także zapraszam do odcinka, popatrzcie co jak. Słuchajcie, także dzięki takiej przystawce rotacyjnej, tak jak tutaj widzicie, można pograwerować sobie różne okrągłe rzeczy. Tu w tym przypadku graweruję termos, także też takie nóżki otrzymałem za darmo od firmy Ortur. Słuchajcie, pamiętajcie, że moje opinie na kanale są zawsze szczere i ktoś, kto obdarowuje mnie jakimkolwiek sprzętem, nie ma żadnego wpływu na to, co ja powiem o jego sprzęcie. Pamiętajcie o tym, także firmy, które chcecie mi też wysyłać, że mam zachwalać, no to niestety nie. Tak współpraca ze mną nie wygląda. Ja jedynie mogę polecić coś, co jest fajne. W każdym razie tutaj sobie testuję, co i jak można tym grawerem z obrotnicą zrobić. Naprawdę kieliszki, jakieś tam inne rzeczy też można pograwerować, także fajna sprawa. I bardzo polecam dla kogoś, kto chce sobie w domu za naprawdę niewielkie pieniądze poczuć magię takiego tworzenia własnych rzeczy, bo to jest naprawdę też bardzo istotne. Jak wiecie, Ortur Laser Master 3 wykorzystywałem do prototypowania w moim projekcie kogeneracji, jak już wiecie. Tutaj natomiast graweruję teraz gadżety. Oczywiście to jest pierwsza próba, także wyszło mi za wąsko, bo jak się okazało, miałem za mały przesuw tego silnika. On ma troszeczkę inne parametry. Zaraz Wam pokażę, gdzie to zmienić. W oprogramowaniu na Androidzie klikamy na ten laser, Machine Settings, później wchodzimy i szukamy Y Axis Travel Resolution, czyli ten $101. Ja to akurat przez przypadek wszedłem w ten Z Axis, ale chodzi o to, że w tym Y-axis musiałem przestawić na 150 kroków na milimetr, bo to jest silnik krokowy i akurat w tym przypadku tej obrotnicy był troszeczkę inny, czyli ma 150, a nie 100 kroków, tak jak standardowo jest wpisane. I dlatego widzicie, tu u dołu takie wąskie były te grawery, a teraz już prawidłowa szerokość się tam drukuje. Ten konkretny termos, jak widzicie, no, on nie jest przygotowany do grawerki. Ten grawer powstaje na zasadzie spalenia tego lakieru, który jest na wierzchu. A jak widzicie, to jest termos, który też otrzymałem na targach, jakiś tam Tepelinka, od Tepelinka. Firmy, jeżeli chodzi o routery, to też polecam Tepelinka. Przy okazji, słuchajcie, ten dział sieci chciałbym rozwinąć bardziej na moim kanale. W ogóle ją go uruchomić być może nawet. No to może Wam dzięki Tepelinkowi by coś wyszło z tego, tak przy okazji. Także odezwijcie się, dystrybutorzy Tepelinka, jeżeli chcecie coś mi poprzysyłać, jakieś routery domowe i inne takiego typu zabawki, jakieś repeatery, bo ludzie często to pytają, także bardzo chętnie się tym tematem zajmę. Jak widzicie, tutaj już proporcje dobrałem przesuwu tego silnika, a tutaj teraz testuję jeszcze, jak będzie się drukowało logo Zepto. Oczywiście zapomniałem cały czas o tym, że dokładnie powinno o 90 stopni być obrócony ten wydruk. Teraz widzicie przyspieszone tempo tego oczywiście drukowania. Jeszcze tak jak po lewej stronie, tam widzicie laser za mało mocy dawał przy końcówkach, to tutaj znowu ustawiłem troszeczkę za dużo. Okazuje się, że tych parametrów jest całkiem sporo w takim urządzeniu i naprawdę trzeba na to uważać, więc drogą prób i błędów. No ale tak jak mówię, to nie jest termos typowo do grawerki, bo te do grawerki mają zupełnie inne parametry, że tak powiem, tej grawerki. Firma Ortur również przysłała mi taki fajny blat, który się podkłada, żeby zabezpieczyć to, co jest pod spodem, bo naprawdę ma dużą moc. Płytki już wypaliłem wiele razy. Właśnie będę też w następnych firmach robił testy, ale słuchajcie, teraz te przygotowania wszystkie do targów i tak dalej, jest tym zamieszanie. Jak widzieliście przed chwilą, zahaczyło tu mi się o sklejkę. Ta sklejka jest delikatnie krzywa.
więc nie dolega do tego blatu. I ten blat też mnie dziwi, że nie ma takiej roboczej powierzchni, czyli 40 na 40 cm, bo taki jest przecież grawer, więc myślę, że powinien zabezpieczać całość, ale to tylko moje zdanie. Skraj sklejki można sobie oczywiście właśnie tak jak ja tutaj robię ręcznie, nie trzeba jakoś wydziwiać, tylko po prostu sobie ten laser ustawić, żeby no kąty były zachowane przede wszystkim, tak więc tu sobie sprawdzam właśnie, czy ten laser jest dokładnie nad tą sklejką, delikatnie koryguję, sprawdzam jeszcze raz tą linię. No i oczywistym jest, że trzeba kliknąć przycisk Home, tak aby głowica znowu prawidłowo się wykalibrowała do punktu 0, lub też ten punkt startowy możemy ustawić ręcznie, żeby byłby inny niż ten, który tutaj jest. Ale tak jak widać, pozycja Home jest w tym miejscu. No to startuję z cięciem. A tak wymyśliłem sobie takie podkładki do kubków na stół, żeby krążków nie robić, czy też pod piwo, obojętnie. Kto co lubi. Jeszcze Wam tutaj podpowiem, że przy projektowaniu też według mnie to cięcie powinno być jako ostatnie, a ja zrobiłem jako tą warstwę pierwszą. No i tutaj no człowiek się uczy na własnych błędach. Także dwa przebiegi przy takiej prędkości, tą 2 mm sklejkę wtedy przepala w całości. Natomiast mogłoby być zdecydowanie szybciej i te dwa razy też by wystarczyło. Natomiast pojedyncze, nawet najwolniejszym i największą mocą my raczej nie dało rady, albo by też mogły być brzegi za mocno osmolone, także też na to zwracam uwagę. Słuchajcie, linki do urządzenia Ortur Laser Master 3, jak również do tych akcesoriów, które mi później dosłano, jest w opisie. Także zapraszam do korzystania w ten sposób. Jeżeli kupicie przez ten link, również mnie w jakiś tam sposób wspieracie, bo pokazujecie, że warto przysyłać do mnie te urządzenia. Także polecam to urządzenie i naprawdę to jest moja opinia o danym produkcie. I firma, która przysyła to urządzenie, nie ma wpływu na to, co ja o tym urządzeniu powiem. No i jeszcze mały timelapse.